Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagałem Wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Dziś znowu jest z nami Wasz ulubiony sędzia piłkarski, Piotr Wąsowski. Cześć Piotr. Cześć Dominik. Witam Was serdecznie i zapraszam na odcinek, w którym mamy przygotowane dla Was najbardziej niecodzienne, kosmiczne sytuacje, jakie możecie spotkać na piłkarskich boiskach, które również my dodatkowo jako sędziowie spotykamy na testach sędziowskich. Dzięki wiedzy zdobytej podczas dzisiejszego odcinka, w którym przedstawimy te kosmiczne przykłady boiskowe, zdobędziecie te ułamki sekundy, które pozwolą Wam być lepszym od Waszych boiskowych rywali i wygrać poszczególne mecze. Mamy sytuację. Drużyna białych atakuje na bramkę, która znajduje się za naszymi plecami. Sytuacja już jest w polu karnym, a w tym momencie po drugiej stronie boiska w pole karne wbiega obce ciało, czyli popularne zwierzę, czyli może być to nasz przyjaciel czworonóg, czyli może być to psiak, może być to kot. Najczęściej są to psy i koty, ale może być to też wiewiórka. Oczywiście w hardkorowych sytuacjach może być to, nie wiem, koń albo krowa, ale o takie sytuacje już dużo trudniej. No i co wtedy? Pada strzał na bramkę, piłka wpada do bramki i jaka jest decyzja sędziego? Czy gol jest uznany, mimo że na boisku w trakcie strzału znajdował się zwierzak? To ja w takim razie posiłkowałbym się poprzednim odcinkiem, gdzie mówiliśmy o tym, że jeśli mamy sytuację, kiedy zawodnik rezerwowy wtargnie na murawę, no to jakby traktujemy go jako piłkarza, który na przykład faulując kogoś przy linii, tak, otrzymuje kartkę, a dotykając piłkę w polu karnym jest rzut karny, więc ja bym tutaj strzelał, że może ten gol jednak powinien być zaliczony. Powiem tak, w tym sytuacji musimy rozgraniczyć to, czy to zwierzę miało wpływ na grę. Znajdowało się po drugiej stronie boiska, a więc nie miało wpływu bezpośredniego na akcję i na grę, która znajdowała się na drugiej połowie. Zatem decyzja może być tylko jedna. Bramka jest uznana. Co w sytuacji, kiedy na przykład ten zwierzak faktycznie uczestniczy w akcji, czy tak na przykład, nie wiem, było kiedyś w meczu Liverpoolu, że na murawie wylądował balon, piłka po strzale jednego z zawodników odbiła się od niego i trafiła do siatki i gol był uznany. Tak, wtedy gol był uznany. To już jest zadanie sędziego. My musimy tak zarządzać tymi zawodami, żeby do takich nieoczywistych i kontrowersyjnych sytuacji nie doprowadzać. Polski futbol słynie ze szkoły bramkarskiej. Nasi golkiperzy są bardzo ocenieni na całym świecie. Ja sam pamiętam, sędziowałem kiedyś spotkanie z Koli Warszawia, kiedy w jej barwach grał obecny golkiper PSG Marcin Bułka. Gość z niesamowitym potencjałem i z niesamowitym zasięgiem, jeśli chodzi o wyrzut piłki ręką. Był w stanie przerzucić 3/4 boiska. No ale co w przypadku, kiedy mamy sprzyjający wiatr i mamy u siebie w drużynie bramkarza, który jest w stanie przerzucić tą piłką całe boisko. Przerzuca to boisko i piłka niedotknięta przez nikogo wpada do bramki. Co wtedy? Jaka decyzja sędziego? Ja za taki wyczyn chyba jednak bramkę bym mu uznał. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Jeśli chodzi o to, no, bramka nie może być uznana, gdyż nikt po drodze tej piłki nie dotyka, dyktujemy wtedy rzut od bramki. Dodam jeszcze, że akurat znajdujemy się na stadionie PKS Radość, gdzie kiedyś przyjechał Artur Boruc, nasz znakomity golkiper, i mieliśmy tutaj organizowany duży festyn i on, myślę, że w tym konkursie na przerzucenie boiska miałby bardzo duże szanse, gdyż mieliśmy konkurs rzut gumiakiem i on wtedy tym gumiakiem rzucił ponad 60 metrów. Kolejna ciekawa boiskowa sytuacja to jest, w której ty jesteś napastnikiem, ja jestem sędzią, którego ciężko ominąć na piłkarskiej murawie, no i zdarza się sytuacja w takiej, w której wpadam na obrońcę, dzięki czemu ty przechwytujesz jako napastnik piłkę, znajdujesz się w sytuacji sam na sam, no i co teraz sędzia postąpił? On leży razem z obrońcą na ziemi, ty masz sytuację stuprocentową, co dalej? To ja się zaposiłkuję poprzednim odcinkiem, kiedy mówiliśmy, że jeśli piłka trafi sędziego przez przypadek, to jest rzut sędziowski, więc strzelam, że tutaj też jest gra przerywana. No a w tym przypadku nie. W tym przypadku wy musicie wykorzystać ten moment, w którym sędzia zdarza się z obrońcą. Waszym zadaniem jako napastników jest to, żeby strzelić bramkę, więc odbieracie tą piłkę, strzelacie ją na bramkę i wykorzystujecie ten moment i przypadek. My nie mamy na to wpływu, że na siebie wpadliśmy, a waszym zadaniem jest w tym momencie zdobyć bramkę dla waszej drużyny. Mówiliśmy o rzucaniu kaloszem, a co w przypadku, kiedy na boisku jest rzucana garderoba? Kiedy to do tego dochodzi? Sytuacja boiskowa. Napastnik wychodzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem, mija go, ma otwartą drogę do pustej bramki i w tym momencie obrońca decyduje się na desperacki chwyt, wyjmuje ochraniacz albo zdejmuje buta i rzuca w napastnika, trafiając go w głowę czy też w tułów. Jaka jest decyzja sędziego?
Na pewno kara dla indywidualna dla zawodnika, który się tego dopuścił, to musi być. Natomiast zastanawiam się nad miejscem przewinienia, bo to jest też kluczowe, jak jesteśmy w polu karnym. Czy uznajemy, że do przewinienia doszło tam, gdzie stoi zawodnik trafiony, czy tam, gdzie jest zawodnik rzucający? No właśnie. I tutaj nie wiem, musisz mi podpowiedzieć. Decyzja może być tylko jedna, rzut karny i czerwona kartka decyduje miejsce, gdzie delikwent, czyli ten napastnik, został trafiony tą częścią garderoby. I tutaj warte podkreślenia jest też to, że już sam zamiar rzucenia jest karany karą czerwoną kartką za wybitnie niesportowe zachowanie. Czyli czasami dochodzi do sytuacji, że ktoś chce wymierzyć cios, ktoś robi unik i mówi: panie sędzio, ale ja go nie trafiłem. Nieważne, już sam zamiar i tak samo zamiar rzucenia czymkolwiek w rywala, czy oplucia, chęć już oplucia, czyli można powiedzieć już przygotowanie się do tego splunięcia, powoduje to, że to jest wybitne sportowe zachowanie i decyzja może być tylko jedna. W tym przypadku rzut karny i czerwona kartka. Kolejne zagadnienie, ciekawe, może trochę nie piłkarskie, ale jeśli chodzi o pracę sędziów, też zwracamy na to dużą uwagę. Biżuteria, czyli błyskotki. Zwróćcie uwagę, że ja, mimo że już jestem szczęśliwym małżonkiem od ponad 10 lat, nie sędziuję w obrączce i tak samo dużą wagę przywiązujemy do biżuterii, do różnego typu łańcuszków, pierścionków, obrączek, które zawodnicy mają na murawie. Ale mimo tego, mimo że skrupulatnie sprawdzamy to wraz z sędziowie główni ze swoimi asystentami, cały czas dochodzi do sytuacji, w których ktoś przemyci, mówiąc kolokwialnie, taki pierścionek czy obrączkę i nagle orientujemy się w trakcie meczu, że ktoś ma niedozwolony przedmiot na ręku. Co wtedy robimy? Według Ciebie, co sędzia powinien postąpić, kiedy nagle, przypuśćmy w 70 minucie, spostrzega, że napastnik rywali, który zdobył w tym meczu nawet bramki, ma obrączkę na ręku? To pewnie musi mu kazać ją zdjąć, mimo to, że jest nawet ta 70 minuta. Tylko zastanawiam się nad karą, bo tutaj jest to jakiś sposób, nie wiem, czy niedopatrzenie sędziego, czy jednak próba oszustwa zawodnika, czy jego niedopatrzenie, więc tutaj nie będę strzelał, nie wiem jaka kara ewentualnie do tego jeszcze. Na pewno, jeżeli do takiej sytuacji doszło i mamy na tym meczu obserwatora, nie będzie on tym faktem zachwyconym, bo naszym zadaniem jako sędziów jest wychwycić to przed meczem i nie dopuścić takiego zawodnika do takiej biżuterii. Jeżeli już taki mleko zostało rozlane i widzimy, że taki zawodnik ma taką biżuterię, nakazujemy mu, żeby zdjął ją w najbliższej w przerwie w grze. Nie karzemy go kartką, co innego w przypadku, kiedy powiedzieliśmy mu to raz, a on albo nie chce zdjąć tej biżuterii, albo mówi, że zdejmuje, a za chwilę mają z powrotem. Wtedy oczywiście karzemy go karą napomnienia za niesportowe zachowanie. Te przepisy to nie jest tylko widzimisię jakichś tam sędziów, którzy biegają z gwizdkiem, ale są to również przepisy, które też mają na uwadze zdrowie zawodnika. Mówiliśmy o bramkarzach, a co w sytuacji, oczywiście nie codziennej, ale o takich cały czas rozmawiamy, kiedy bez mojej wiedzy jako arbitra tego spotkania, ty jako bramkarz zamienisz się ze swoim kolegą z pola funkcją i to on założy twoje rękawice, a ty będziesz zawodnikiem z pola. Nie mówiąc o tym mi jako sędziemu. Co powinien postąpić, jak powinien postąpić sędzia? Ciężka sytuacja. Po żółtej kartce obydwojgu i zmiana powrotna? Nie wiem. Decyzja może być taka jedna. Nie przerywamy gry, jeżeli ta akcja się gdzieś toczy, czyli gramy dalej, ale przy najbliższej przerwie w grze obu tych zawodników, tak jak mówisz, karzemy napomnieniem żółtą kartką za niesportowe zachowanie. I co więcej, później może zostać tak, jak jest. Czyli jeżeli ty mówisz, że już będziesz do końca tym bramkarzem, zostajesz. To, że zrobiliście tą zmianę bez mojej wiedzy, dostaliście za to karę. Ale teraz ty możesz grać do końca na bramce, albo wracamy do pierwotnego układu, ale do końca meczu już po prostu ta zmiana jest zachowana. Można tej zmiany później dokonać, ale musicie mi ją zgłosić. Czyli w przerwie w grze jest ewidentna zmiana, że zawodnik numer 3 teraz będzie bramkarzem, a zawodnik numer 1 będzie grał w polu. I to jest zmiana, którą liczymy jakby na konto zmian, tak? Nie, ona się nie wlicza do zmian z rezerwowymi. Jest to po prostu jak gdyby roszada zachowana wewnątrz składu, który jest na boisku. Okej, to jeszcze jedno pytanie. Co w sytuacji, gdyby przed tym, jak sędzia się zorientuje, doszło do sytuacji bramkowej i ten drugi bramkarz, który się zmienił, użyłby rąk? Wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, gramy dalej, a karę za to, że oni się zmienili, dajemy w przerwie w grze.
Dominik, gratulacje, bo na większość pytań odpowiedziałeś prawidłowo, a umówmy się, to były takie kosmiczne pytania, jedne z najtrudniejszych, które na co dzień spotykamy na testach sędziowskich. Oczywiście jest jeszcze pole manewru do tego, żeby się poprawić, ale wiesz doskonale, że numer do mnie znasz, możesz śmiało uderzyć, książki też ci pożyczę i podręczniki. Wyszły teraz najnowsze przepisy gry, które możecie ściągnąć na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, także myślę, że dzisiejszy odcinek pomoże i Wam, i Tobie w tym, żeby wiedza na temat przepisów piłkarskich była jeszcze większa i to też pomoże Wam również wygrywać kolejne mecze. Wypiszcie natomiast w komentarzach, jakie Wy najśmieszniejsze, najdziwniejsze sytuacje spotkaliście na swoich murawach, a w kolejnym odcinku widzimy się już następną środę. Do zobaczenia, cześć!